W dzisiejszym odcinku zabieramy Was do Ikei. Idziemy tam dokupić haczyki magnesowe Kasi i przy okazji pomyśleliśmy, że zrobimy odcinek o przydatnych rzeczach i gadżetach do karawaningu, do podróżowania, które można kupić w Ikei. Jest werdykt? Co dolać? To dolewamy. Koni. Jesteśmy właśnie przy jeździec w szkole końskiej podróżować. Jeździectwo. Jest to rotyby, tylko obserwacje Łukasza. Zaraz idziemy do Ikei, ale zanim tam wejdziemy, jeszcze musimy powiedzieć parę słów wstępu, ponieważ Ikea to nie tylko miejsce, gdzie można kupić fajne przedmioty i meble, czy wyposażenie do campervana albo przyczepy, ale to także miejsce, gdzie można na przykład zatrzymać się na nocleg. I my wielokrotnie spaliśmy na parkingach Ikei. Są one bezpieczne i nigdy nas nikt nie kłopotał. Co więcej, zawsze będąc blisko Ikei, korzystaliśmy z internetu, szczególnie w miejscach, gdzie nie mieliśmy karty SIM, nie mieliśmy swojego internetu, jak na przykład w Szwecji. To właśnie wtedy wpadaliśmy do Ikei, no i zdarzało nam się spędzić tam cały dzień, wysyłając różne filmiki i nadrabiając zaległości internetowe. I zazwyczaj także wtedy korzystaliśmy z ich świetnych restauracji. Świetnych, bo są przede wszystkim bardzo tanie, a jedzenie jest niczego sobie, także pod tym względem Ikea także daje rady. No, ale to tyle na temat Ikei w Van Life'ie, a teraz idziemy szukać fajnych przedmiotów. Słuchajcie, znamy już ten samochód. W środku jest Laura i Bartosz. Poznaliśmy się z nimi w Sewilli. Samochód się nazywa Limoncello i wybudowali go sami. Jest super w środku, bardzo ładny, klimatyczny. I pomyślałem, że im po prostu dzisiaj zostawię wizytą naklejkę, bo ostatnio mi je zostawiłem, ale Laura jest w środku. Także za chwileczkę jeszcze, jak się uda, to i to dam po prostu osobiście. A Laura pracuje, więc ona teraz ma po prostu połączenie ze swoim klientem. Oni pracują zdalnie przez internet, żyjąc w vanie i podróżując. Ty dużo będziesz i ja dużo.
super gadżet. To jest taki worek, na którym jest groszek. Możesz to położyć na kolanach, tutaj laptopa, albo jakieś jedzonko. I normalnie leżenie w wannie to jest super sprawa, więc takie coś może kupić każdy IKEA. To też jest ciekawa sprawa, bo można sobie taki jeden panel zamontować na ścianie i na tym przyczepić sobie pojemniczki, uchwyty, koszyczki, jakieś takie tacki, zaczepy, więc taki jeden panel może sobie spokojnie na ścianę zrobić. Jak już ma dużego kampera, to więcej, ale nam wystarczył jeden taki. A jest to stabilne, czy ma się to tak... No. Chodzi... A, te półeczki, super. Tak, tak. Magda Gessler. O, wkrótce! Katarzyniu, przyniosłem ci pyszne jedzonko w mistrzanej miseczce. No, dziękuję, Łukaszku. Nie ma za co. Proszę, kolejna rzecz. To jest super, bo na tym można jeść, albo na tym można sobie też ustawić laptopa i pracować, albo oglądać film. My mamy takie coś tylko drewniane i jest to mega gadżet. Kolejnym gadżetem, który byśmy wam chcieli polecić, jest wanna. W każdym wannie powinna znaleźć się duża wanna, w której można się rozłożyć na cechy wody i zależeć po prostu. Odkąd przyjechaliśmy do Portugalii, bardzo chcieliśmy zjeść francesinię, czyli taką regionalną portugalską potrawę. Okazało się, że ona jest regionalna tylko na północy, w okolicy Porto. I trudno ją znaleźć tutaj w Algarve, tu nie ma, tu są kataplany tylko. Ale w IKEA mają na szczęście, więc już się zajadamy. W IKEA też sprzedają takie plastikowe talerzyki na zupę, na zwykłe miseczki, kubeczki. Są też metalowe kubeczki, tak jak my mamy metalowy talerz, metalowe kubeczki, więc można sobie po prostu zobaczyć. No nie można kupować szklanych na pewno rzeczy, mimo że są piękne i ładne, ale szklane się rozbijają. Także takie plastikowe to super sprawa. IKEA jest też świetnym miejscem po to, żeby znaleźć pudła na wszelkiego rodzaju rzeczy, od ubrań po rzeczy, które na przykład chowamy pod spód auta czy do bagażnika i one sobie tam czekają na właściwy czas. My tak na przykład w takim pudle trzymamy rzeczy na zimę albo na lato. Ostatnio to widzieliście w odcinku. Oprócz tego oczywiście na wszystkie inne, co wymaga schowania, pudełka są super. Można sobie kupić też taką lampkę malutką, ona jest pakowana w takim opakowaniu i to jest lampka na USB i jest idealna, jeżeli ktoś ma na przykład blisko łóżka gniazdko na USB, to może sobie po prostu taką lampkę włączyć. Widziałem też, gdzieś kiedyś mieli takie z dłuższym kablem, ale dzisiaj nie mogę tego znaleźć, są tylko takie bezpośrednie do USB. Kończymy zwiedzanie IKEA, idziemy za chwileczkę do vana. Najpierw idziemy zapłacić za parę gadżetów, które znaleźliśmy. I wszystko wam pokażemy w samochodzie. Pokażemy wam vana, więc chodźcie do środka. Pokażemy wam vana? Dobra, rozpakowaliśmy nasze dzisiejsze łupy i powiem wam szybciutko, co sobie kupiliśmy. Nie będziemy się rozwodzić na temat łopatek i takich akcesoriów kuchennych, bo to wiecie, że w IKEA jest w dobrej jakości i w dobrej cenie. Szczoteczka do czyszczenia butelek i butelka plastikowa, żeby nie musieć, wiecie, kupować plastiku. I jeszcze takie coś, żeby nie używać folii, tylko się zamyka na przykład owoc albo szklankę. To wydaje się być fajne, ale to możecie nawet z każdej zwykłej kuchni to użyć. Dokładnie, ale z czego się śmiejemy z Kasią, otóż kupiliśmy sobie, moi drodzy, żyrandol. I to jest jeden z akcesoriów przydatnych do życia w wanie. W kamperze naprawdę taki żyrandol, na którym się przypina majtki, skarpetki, jakieś tam ściereczki. To jest naprawdę fajna rzecz, bo czasami jest okazja wysuszyć, zrobić ręczne pranie w worku albo w jakiejś misce i powiesić sobie gdzieś, żeby nie rozwieszać sznurów i tak dalej, bo to czasami jest nielegalne, ale może na przykład nawet na drzwiach powiesić takie coś, no i to przeschnie, czy w szoferce i to przeschną te ubrania i to jest super. No a to polecam. Jest w rzeczywistości ośmiornica. Także spoko, weźcie to mamy. Gadżet numer jeden. Dzisiaj dokupiliśmy gadżet numer 2, już go mamy, już raz o nim mówiliśmy, ale wydaje mi się, że jakby pomysłowość tego klipsa jest warta jeszcze raz pokazania i przedstawienia, ponieważ to jest klips, który tutaj chwyta
I on ma z jednej strony magnes, także my raz już suszyliśmy za jego pomocą ręczniki na zewnątrz busa, po prostu przykleiliśmy do ściany busa. Kiedyś robiliśmy sobie kino domowe, znaczy wrzucaliśmy na busa światło i wykorzystaliśmy te lampki choinkowe. Właśnie przypięliśmy je dokładnie w taki sposób i przyczepiliśmy na ścianę busa i wydaje mi się, że dużo fajnych lampek można w ten sposób powiesić. Ostatnio wymyśliłam, że można by nawet jakieś bluzy czy takie lżejsze kurtki wieszać i na wewnętrznej stronie drzwi, której wystaje magnes, też powiesić, na przykład jak mamy gości. Także to jest mega super gadżet, kupiliśmy go dzisiaj. Więcej? Chcemy wieszać zasłonę prysznicową, kurtynę prysznicową, bo z tyłu czasami bierzemy prysznic na zewnątrz i żeby ta woda się nie wlewała do środka, to kupiliśmy właśnie taką kurtynę prysznicową i będziemy ją przyczepiać do drzwi po boku na magnesy. I jeszcze dzisiaj kupiliśmy takie coś, taką kieszeń. Taką kieszeń materiałową i zaraz przymierzymy do drzwi szoferki, czy to pasuje. Jeśli tak, to będzie taki super schowek na telefony, na jakieś takie drobne rzeczy, które nam się pałętają zazwyczaj na ziemi, na przykład na kamerę, dokładnie. Ostatnim naszym zakupem jest ta torba. Chcieliśmy ją, ponieważ ostatnio, gdy robiliśmy pranie, żadna z siatek ani naszych toreb nie była w stanie go pomieścić, więc pomyśleliśmy, że na przyszłość ona się przyda. To tyle z tych rzeczy, które dzisiaj kupiliśmy, a teraz pokażemy Wam gadżety, które są już z nami od jakiegoś czasu, które są przez nas sprawdzone i lubiane. Gadżet numer jeden, siatka na owoce, to jest jakiś smutny banan, ale to jest taka bardzo wygodna siatka na owoce, może iść do sklepu, ze sklepu i może ją też powiesić sobie tutaj i wtedy bardzo ładnie te owoce tutaj wyglądają. Gadżet numer dwa to są koszyczki, pojemniczki, pojemniczki plastikowe, pokazywałam Kasia w środku, a mamy też takie koszyczki, w których mamy kosmetyki, nadmiar kosmetyków, tutaj są moje kosmetyki i jedno jest całkowicie z elektroniką, także elektronikę też mamy posegregowaną w koszyczku. Kolejnym gadżetem jest uniwersalny wieszak, który tutaj widzicie. My na nim położyliśmy takie piękne światełka, natomiast jest to wieszak bardzo uniwersalny, można na niego powiesić takie pojemniki z wieloma gadżetami, szpejami. Można mieć takie zawieszki, lusterko, na okulary, jest dowolna kombinacja, dowolne kolory, dowolne wzory i długości takich wieszaków. Ten jest kupiony wiele, wiele lat temu, więc już go chyba nie ma w sprzedaży, ale widziałem, że są inne równie piękne wieszaczki, więc polecamy. I co ciekawe, nie spadają, te wszystkie rzeczy nie spadają, oczywiście podczas jazdy one się ruszają, ale nie spadają. Ja tylko chcę dodać, że te lampki też kupiliśmy w IKEA, zdecydowaliśmy się na nie, ponieważ są podłączane na USB. Następną rzeczą z IKEA są te oto piękne półeczki drewniane i tutaj trzymamy takie bardziej dekoracyjne rzeczy, a tutaj takie zwykłe przyprawy, pieprz, sól, wegeta, nie używamy wegety, czemu powiedziałem wegeta, chili, curry i sól himalajska. Je można pomalować, my je zostawiliśmy w takim naturalnym kolorze. Zbliżając się do końca, muszę Wam pokazać kolejną rzecz. Jest to listwa magnetyczna, na którą można przyczepić sobie nóż. Ta akurat nie jest z IKEA, ale w IKEA sprzedają dużo ładniejsze, srebrne, dłuższe i też czarne, takie bardzo ładne listwy, które może za parę euro po prostu kupić i wtedy czy nóż, czy czajnik, czy jakąkolwiek metalową rzecz można, czy nawet przyprawy, słoiczki z przyprawami można na taki magnes przyczepić i one nie spadają podczas jazdy, nawet po wertepach. I na sam koniec zostawiam Wam gadżet, który jeździ z nami już prawie 2 lata. Jest to metalowy kubek z IKEA, miseczka, znaczy dwie miseczki. To jest świetne, bo to jest emaliowane i talerze, one się nie tłuką, są lekkie, łatwe w użyciu i świetna sprawa do kempingu, do kamperów, do przyczep. Także to jest ulubiony, nasz najczęściej używany produkt z IKEA. IKEA jest kopalnią pomysłów i kopalnią rozwiązań, które można zastosować w kamperwanie. Nie wspominaliśmy o tym, bo to nie są gadżety, ale blat, na którym siedzimy, także pochodzi z IKEA i nasze łóżko, na którym śpimy, także pochodzi z IKEA. Dokładnie, więc jest mnóstwo zastosowań i to są te, które my znaleźliśmy, które my używamy i mamy. Ale jeżeli Wy macie jakieś takie gadżety IKEA-owskie, które są przydatne w biwakowaniu, w kamperowaniu, napiszcie nam w komentarzach. Chętnie przetestujemy, zobaczymy, jak to się spisuje. No i mamy nadzieję, że nie tylko my, mamy nadzieję, że ten odcinek
odcinek Wam się do czegoś przyda, że Was do czegoś zainspiruje, że znaleźliście jakieś rozwiązania, których jeszcze nie słyszeliście. Zostawcie nam łapkę w górze, napiszcie komentarz, jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś ciekawostki, inne zastosowania różnych gadżetów. Albo jeśli macie jakieś geowskie przygody, dokładnie. Wiadomo, że w IKEA spędza się czasami sporo czasu. My nasz pierwszy autograf w życiu zdaliśmy właśnie będąc w IKEA w Krakowie, więc tutaj zalinkuję link do tego odcinka też. Dziękujemy Wam za uwagę, za obecność, za to, że jedziecie i jesteście z nami. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.